Fundacja powstała w 2005 roku i od 15 lat w ogóle naszym zamierzeniem było rozpocząć działalność fundacji celem rozwiązywania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży. Dzięki temu, że nasz cel był taki jasny i przejrzysty i jest nadal, pozyskaliśmy właśnie darczyńców, sponsorów na to, żeby móc utworzyć kuchnię. Od września 2019 roku jesteśmy przekształceni w przedsiębiorstwo społeczne. Dostaliśmy to wsparcie finansowe na zatrudnienie, na wyposażenie, na całą taką jakby organizację, logistykę. Kupiliśmy właśnie samochód do dostarczania tych obiadów, termosy gastronomiczne, cateringowe, sprzęt taki jak zamrażarkę, jak chłodnie, jak drobne wyposażenie do kuchni. Bardzo nam to pomogło. Dzięki temu więcej mamy zleceń, dzięki czemu mogliśmy podpisać umowę z urzędami, z gminami. Dowozimy w formie cateringów oczywiście do szkół, do placówek szkolnych, przedszkolnych, żłobków. Właśnie te posiłki. Posiłki, które przygotowujemy dla dzieci, są takie, jak dzieci lubią, jakby mama to gotowała. Bo nasze kucharki to są właśnie mamy. I dlatego to jest rosół, którego my się wszyscy to zachwycamy tym rosołem. Zawsze pytamy kuchni, jak powstał rosół. Pomidorowa, ogórkowa. To są te zupy, które dzieci najbardziej lubią. Powstają po prostu z intuicji i serca, jak każda matka potrzebuje, żeby to dziecko zjadło. U nas tu w Dobrym Duszku, w skrócie klienci są, nazywają naszą kuchnię. Obiady domowe, takie typowo, nie wiem, jak to potocznie mówią, od babci, jak pyzy z mięsem, jak pierogi są codziennie przygotowywane u nas na miejscu. Codziennie są jakby telefony i dzieci ze szkół chętnie rodzice zapisują na obiadki, ponieważ no, słyszymy, że bardzo smakują. Przekazujemy również żywność taką paczkowaną, pochodzącą z programu unijnego i przekazaliśmy już ponad 1000 ton i cyklicznie odbiera to 1300 osób. Zależy nam dotrzeć do mam, które samotnie wychowują dzieci i wtedy opiekujemy się już tak bardziej tą rodzinką. Zaczynamy od wakacji, to jest największa radość, dlatego że właśnie wakacje jakby przecinają to, co było i zaczyna się nowe. Chcemy iść dalej z pomocą i pomagać jeszcze właśnie na płaszczyźnie edukacyjnej. Dlatego też jesteśmy na etapie tworzenia funduszu edukacyjnego Cegiełka dla Orzełka, który ma właśnie pomóc rozwijać talenty, jakieś indywidualne predyspozycje, rozwijać jakieś pasje.